Cześć, witajcie, z tej strony Gazin, witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator. No i w dzisiejszym odcinku mapka, na której ostatnio zacząłem sobie grać, czyli w 19 oczywiście, jest to Osina. O tym na początku tak, optymalizacja jest trochę średnia, bo ja na single mam spadki, dropy do 40 fps, zostawiłem save'em do 30, więc jest tak trochę średnio. Ogólnie tak, pierwsze co? Kupowane landy, jest ponad 47 pól na mapie, jak na Osinie. No i największe pole to jest 47, na które nas w ogóle nie stać. Na start mamy parę kawałków do kupienia, zakupionych właśnie. I mamy gospodarkę, to drugą, którą można było kupić sobie w 17. Na starcie, na Osinie V3. No i tak, jest to gospodarka ze świniami, właśnie na niej sobie gram na singlu. No i tak, mamy tutaj chałupę standardowo. Tutaj mam jakiś garaz, opryski, jakieś trochę cegieł zostało z tamtego roku. Tutaj mamy taki duży garaz przejazdowy, czyli to co było. Ogólnie pierwsze zapytanie, czy z nowej serii obliczu młodego polskiego rolnika w 19 Osinie, ponieważ są sobie wiecie, że są dostępne, ale powiem wam, że nie. Nie będę z nowej serii, które zakończyłem, bo to nie ma sensu, no nie? 17 Osinę kontynuowaliśmy do końca, no nie? Ale tutaj nie będę już znawił, no nie? Tutaj mamy zbiornik RSM-u, czyli na nawozy. Tutaj też taki mały garał, znaczy on nie jest taki mały. To jest bardziej jakiś spichlew na coś, ale tutaj garał są spichlew, garał taki dwufazowy. Tutaj garał taki naprawdę warsztacik, o maszyny na starcie, tak jak widzicie. O, tutaj w ogóle ten garał to znaczy bolusiowa bardziej, no nie? Tutaj mamy taką wiatę dwustanowiskową. Tutaj mamy miejsce, na przykład wypuszczamy sobie header do kombajnu. Tutaj mamy taki też garażyk, bardzo fajny. Tutaj mamy bardzo fajne obory na świnki. I tutaj możecie właśnie sobie świnie hodować na tej gospodarce, jak mówiłem. Tu są losy, skład na słomę. No i tutaj obornik, te inne sprawy. No tyle by było z gospodarki. No w sensie się po polach. Na polach się długo nie zmieniło. Tutaj ten sad, tu załąka. No ona nie jest taka jakaś, ta mapa mała, no nie, ale u mnie ogólnie jest problem z FPS-ami. Nie wiem, czy tylko u mnie na single mam save'a ustawionego, czy nie tylko u mnie. Ale to nikt nie przeszkadza, bo właśnie ma swój klimat niepowtarzalny, więc można na tym grać. Tutaj mamy pola, jak widzicie, no pola duże, takie jak były, średnie, duże i ogromne, no nie, tak jak to było na Osinie zawsze, no nie. No i takie pola, to ja pamiętam od pierwszej wersji Osiny 17, która wyszła w 2017 roku na początku. Osina 1 to była coś, to była mapa, kurde, pamiętam, jak się grało. O, tu droga jest. Tutaj droga dojazdowa jest do chyba do tego największego pola, o ile się nie mylę. Prezentuję. Kurde, mam włączone. Tak, dojazd do tego największego pola na mapie. O kurde. Tam to byśmy sobie pojeździli, no nie? Znaczy to samo pole jest duże, no nie? A skoro z tamtymi polami, ja pierdziem. No tam miejscowość, do której nie można dojechać oczywiście. Tutaj kapliczka i... O, Ryszard siedzi nadal, kurde. Czekajcie, może on laguje. Musiałbym zobaczyć. Ryszard nie laguje. Znaczy to laguje na przykład. Hydrant, czy tu wodę mam pewnie pompować dalej. Czekajcie, muszę włączyć chudy, zobaczyć co, czy mogę wodę pompować. Tak jest, boser, czyli jest woda. Tutaj soja sobie rośnie. Pobiegniemy sobie tak tędy jeszcze wrócimy tutaj, bo tu jest nowa wreszcie sad, w którym nigdy nic nie było na Osinie. Tutaj mamy biogazownię, tak, dosta biogazownia. O, bramy się jedna otwiera inaczej, druga otwiera inaczej, to jest ciekawie. Biogazownia, tu mamy jakieś wiatry na biogazowni, dwa takie duże silosy. O, bajorku też mam nasze wody pompować są. No i mamy taką obiegazownię, bardzo fajnie to wygląda. Wiewa, które widzę na piaskach oczywiście, na Osinie. Pięknie, no po prostu kurwa pięknie. Ta mapa jest the best, była the best i jest the best. Dobra, pójdziemy sobie
Pójdźmy najpierw tutaj, tutaj są skupy standardowo, tutaj co było, to jest, czyli skupy, waga i te inne pierdoły. Tutaj też statyczne gospodarstwa, tutaj dosyć tam sklep od New Holanda. I tu już jest koniec mapy, za którą można sobie wyjść. O wow, hej, wyszedłem. No nieźle, dobra, tu idę bowiec oczywiście. Tutaj sąsiaka, który robiliśmy w polu w 17. No największe pole. Czy nie, to nie jest największe, ale jedno z tych większych. Tutaj to nie jest kawałki pól. Tutaj łąka ta mała, co posiliśmy w 17. O, stubelek, tu była nasza łąka w 17. No łąk jest mało, bo jest tylko kurczę dwie łąki, trzy powiem wam. I to jest trochę dla mnie trzy mało tych łąk, no nie? No tu jest jedna, tu jest druga, i tu chyba trzecia jest. Trzecia łąka. Nie ma trzeciej łąki. 54 jest łąka. A tu tam byłem, dobra, czyli tam na gospodarce, dobra. O, tu jest FPS, drobno był już czuły. O, tu jest ukrysi. I ogólnie tak, gospodarstwo, na którym graliśmy w 17. Zaraz wam pokażę, tutaj jest też ta chałupa. I wchodzimy w spisowy tego. Tu w ogóle się wszystko zmieniło. Po gospodarstwo, pod domem. Nie ma sławnej zabudowy Gold Foxa. Pomysł musi trochę. Ale jest miejsce więcej tutaj. Tutaj jest taki, zamiast tego dużego garażu, jest taki garaż, jedno warsztacik większy troszkę. Tutaj jest przejazd, którego nigdy nie było dookoła, tu wiata. Tu coś, a tu mleko się odbiera. Tutaj mamy też taki wielki garaż, tu jakieś nasiona i w ogóle. Obora jest w ogóle przestawiona. Tutaj to się nie zmieniło, tutaj to było akurat ta wiata. Tylko tutaj doszło tego, też gwiazdka taka podwójna. Tu jest silos na obornik, dużo miejsca w ogóle tutaj jest. Jeszcze jest jakieś garaże postawić, czy coś można, czy to maszyny. Tu silos na kiszonkę. Krowo oczywiście. No i to była ta gospodarka właśnie. No bory, Lidek, Seniusz, ale to fajnie zrobił. No i ogólnie mapkę oceniam. No optymalizacja jest trochę zgrupana, ale to i tak map nie przeszkadza w niczym. Bo za tym, że ta mapa jest zajebista, była zajebista i będzie zajebista i na pewno trochę godzin przysiedzę na tej mapie w 19. No i jeżeli co, to myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, zostawcie łapkę w górę, link do mapy macie w opisie. No i co, tymczasem będę się z wami żegnał do następnych, trzymajcie się, cześć!